Siemanko, witam bardzo serdecznie, to jest Brankers, a to kolejny odcinek w kanale, gdzie czas na odcinek z FIFA 22. Dzisiaj nie będzie pokazywania składu, dzisiaj sobie zagramy jeden mecz, jeden tylko w Ultimate Team. Zagramy se w Division Rivals, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że w ogóle coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się nie upokorzę. Jak przegram, to przynajmniej bez wstydu. Zagramy sobie mecz jeden w Division Rivals, żeby nie było, że gram tylko na bota. Żeby nie było jakiś tu, jak widzicie, jestem w szóstej lidze, jestem bardzo blisko ligi piątej. Mam oczywiście za to nagrody tygodnia, ale chcę troszeczkę ulepszenia. Tak wygląda skład o wiele zmieniony, bo w ostatnim odcinku gdzieś, chyba gdzieś dwa tygodnie temu pokazywałem, nie wiem nawet, kiedy to było, pokazywałem to tydzień temu mi się zdaje na Mikołajki chyba. Mi się zdaje, ale tak wygląda skład. Czech, Skriniar, Carlos, Emerson, Hernandez, Gosens, Correa, Simeone, Los Celso, Rapinha i Gomez jeszcze tam na ławce, Chong. O, na przykład tutaj go tak zmienię, Wojciech, Szczęsny, Miller, Dybala i tak reszta ekipy. Tak wygląda, dziękuję mojemu koledze Firemantowi, bo to mi pomógł w robieniu temu składu, więc pozdrawiam go. Mam nadzieję, że on to ogląda teraz. Oczywiście teraz sobie szukamy rywala. No i bardzo szybko się znalazł, nie muszę robić takiego szybkiego cięcia, za chwilę zobaczymy skład rywala, mam nadzieję, że zobaczymy, jeżeli tutaj nic nie wywali, no ping nawet git, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał podczas meczu. No i taki normalny skład, jest Inform Elunesiego, zwykły skład, taki tani z ligi angielskiej, chociaż jest tutaj na przykład Sancho, Sterling, Son, bardzo mocni, dobrzy zawodnicy, ale trzeba się pokazać jak najlepiej. Mam nadzieję, że podczas meczu będzie mnie słychać. Jedziemy, o Jezu, jak chciał na początku, ale dobra, jedziemy. To będzie taki mecz troszkę do cięcia, żeby nie było, żebyście oglądali ten cały mecz. To w naszym towarzystwie obejrzą państwo. Będzie działo na boisku. Teraz szansa, jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem. Ale powiem tak, to dopiero początek spotkania, ale widać, że chłop. Zobaczymy, jak będzie grał. Zobaczymy. Podchodzą pod pole karne. Gomeza. Szansa. I to będzie 1-0. Pięknie. Pięknie. Giovanni Simeone. 1-0. Kapitalny początek. No to będzie, jak głos wyjdzie. No ja tego tak szybko nie zakończę, nie? Znaczy, powiem sobie szczerze, jak zagram ten mecz, to dawno nawet nie gram w FIFA, więc jeżeli przegram, to proszę mi się tutaj nie mówić, że jestem słaby, to czy nawet i tak jestem słaby, bo... Ale teraz świetna akcja. Giovanni Lo Celso, po tym kącie. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. No, nie tak to miało wyglądać. Będzie okazja, fatalny błąd Bendiego i to jest to teraz. Joaquin Correa, powiem sobie szczerze, Joaquin Correa to jest gość. Naprawdę zarówno się z nim gra. Podoba mi się on. Też mi tutaj zaproponował mój właśnie kolega Fajran. Zaproponował mi go i powiem sobie szczerze, warto było, naprawdę. Gabriel Jesus. Tylko czego nie mogę zmienić, ojojojojoj. Będzie groźnie. Ale strzał zablokowany. No dalej tutaj widać, że w tej FIFA dalej działają tutaj te autobloki. To innym to się może nie spodobać. Zaryzykowałem, ale chyba nie warto. A teraz uwaga, przechwycił spalony. Nie było spalony. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Kurde. W tej chwili to jest taki problem, że bardzo dużo tutaj razy nasz gra tutaj. Przy piłce są. Jak to można powiedzieć? Często odpiskuje spalone za wolno. To jest tak, że już 5 sekund po akcji był spalony. A ładnie zapowiada się akcja. Po 5 sekundach ten spalony. Oj, poprzeczka. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Moją drużynę znakomicie. Ależ było przed chwilą blisko gola. To naprawdę nie fart, że nie mamy zmiany rezultatu. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Pięknie. Nic z tego. Nie ma gola. Robin Gosens. Szkoda. Chciałbym sobie kupić, bo ja sobie za chwilę będę zmieniał skład, bo powiem sobie szczerze, chyba
Emerson jest takim największą bolączką tego zespołu, chociaż nawet tak nie czekam na niego, ale może być lepszy na pan. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem, nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie, ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Teraz na rynku kosztuje prawie 40 tysięcy. Oj, tam małe nieporozumienie, na szczęście nie wyszło to aż tak tragicznie. Dobrze, no, teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Trafiłem w Ultimate, bo udało mi się na tą paczkę zarobić. Uwaga, za chwilę może być bramka. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Taka była to świetna okazja, by wrócić do gry. Zawsze robię tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na słuchu. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramka, takie podanie, to bramkarski kryminał. Już też na pewno mogą to lepiej rozegrać. Tak to się powinno robić, modelowy odbiór. Ale widać, że rywal jest dobry, tylko popełnia bardzo głupie błędy w obronie. Son teraz z piłką. Strzał na bramkę! Słupek, dobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale po bramki już nie! Będzie trzeba uważać, będzie trzeba tą bramkę strzelić, ale powiem wam, chyba taką gra dobrze, ale problem u niego jest właśnie w obronie. Po prostu nie potrafi znakomicie aż tak grać w obronie. Powiem tak, patrząc za to i tak ja też wybornie nie gram w obronie, bo często tracę gole. Papu Gomez. Joaquin Correa. Oj, strata. Będzie trzeba naprawdę uważać. O, taki emocjonujący mecz może być. El-Yunusi. A akcja Saints może przynieść owoce. I gol! Niewiarygodna seria. Dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. A nie, to był Son. No i mamy remis. 2-2. To jest skoksem. No i znowu tracę tylko piłkę, ale widać, że on ma jakiś pomysł na mnie. Po prostu teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Tak się nie robi. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Musi teraz grać nawet nie pod presją. Mam zacząć dzisiaj w tym filmiku, bo co, jest jakaś ciągle akcja. Dynamics. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Och jeju. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Dobrze obroniony strzał. On ma pomysł na to. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szans. A nie, on nie chce kontry dostać. Saints, utrata piłki. Ja to wygląda, że dostanie. Znakomite, prostopadłe podanie. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Mają okazję, by zaraz prowadzić. 3-2. Znowu wychodzą na prowadzenie! Taki kret. Na tablicy wyników mamy 3-2. Nie gadaj, że za chwilę stracę, no właśnie. Arbiter nie wahał się ani chwili. Szkoda, że robimy szpałem w takich momentach. O nie! Szansa na remis! Ale uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Niewiele było przerw w grze, doliczona została, więc tylko jedna minuta. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Dobrze. Mamy remis. Pierwszą połowę spotkania nie, mamy za sobą. Prowadzimy 3-2, ale rywal jest groźny. Prowadziliśmy 2-0. Ale widać, że rywal się naprawdę podniósł. Bez zmian. Chociaż mogłem teraz wpuścić Chonga. Zaczynamy. Oby zespół Saints pokazał coś w drugiej połowie. Ja też na razie przegrywają. Kurde, miał być Bollor, ale nie wyszło. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Świetnie. Dobrze, i główeczka na Simeone. Robi się ciekawie. O, jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Czy najgorsze jest to, że jak ma 99 kubek, to często nie potrafi. No nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak.
Świetne, prostopadłe podanie. Poszedł do piłki, urwał się obronie. Wydaje się, że chciał dostać kontra, ale na szczęście rywal dzisiaj jest w ogóle nieskuteczny. No cóż, Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Takich okazji po prostu nie wolno marnować. Też trzeba po prostu liczyć na to, jak rywal zagra. Robin Gosens. A widać, że on takiego czegoś nie ma. Ważny przechwyt, mogło być ja naprawdę zagram. Niebezpiecznie. No po prostu popatrzcie. No nie do końca ten wcisk mu wyszedł. Skoro, sędzia chyba sięgnie tylko żółtą kartkę. Czytałem nad tym, żeby... Tak, ale sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Rzut wolny, grany krótko. Szybkie podanie. Piłkę przyjmuje Gabriel Jesus, ale strzał zablokowany. Dobrze. Zrywają się do kontry, jak i wybiorą wariant. Szkod, kurde. Można było też inaczej zagrać, ale już trudno. Mija teraz bez kłopotu. Jest tak szybko. Bramka! Wyrównanie! Sobie zrobię zmianę. Wpuszczę Ciąga. I zobaczymy, jak pójdzie. Mam nadzieję, że będzie coś z tego. Ten mecz jest coraz ciekawszy! Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Do bramki nie było tego blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Giovanni Lo Celso. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Widać, że troszeczkę ach, mieli piłkę. Wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. To oni se nabili. Piłką teraz teraz stworzył sobie szansę, uwaga! I znowu strzelają! Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Ale dlaczego nie chcą z tego polu ludzie? Spokojnie, nie denerwujmy się. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. I Fred. Stawiliśmy pole miejsca. Fred! Gol, proszę Państwa! No i dobrze. Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. Strzela gola. To już solidna przewaga. Będzie trzeba to na pewno odrabiać. Teraz trzeba ofensywny. No i jedziemy, bo szalony mecz. 5-3. Ojej, co ja robię? Fatalne błędy robię. Son teraz z piłką. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Czy żadnej jeszcze akcji bramkowej nie mieliśmy? Nie, mieliśmy tam jedną. Częściej jest w tej piłce. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniej chwila. Tak jest, piękna akcja, piękna. Jest kontakt. Właściwie do pustej bramki. Ten puk się zrobił, bo nie strzeliłem, ponieważ nie mam w składzie. Tylko to ubiegłe chciało się zrobić. Rodzi się kontakt. Tylko jakie laki straszne, na nie mogę się zmieniać. No i mówiłem, niestety, laki. To może być rozstrzygające trafienie. Chce się zbudowało, żeby się zbudować. Ale on fatalnie się teraz zgrało, bo obrona się rozsypała. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Jest. I gol! Ależ to będzie derbówka. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. No to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj to zostawiłem. Ale może teraz będzie szansa. No i gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. No i tracą teraz posiadanie. Strasznie. Co są umiejętności teraz? Nie, ja wiem, zawodnik chciał dobrze, ale teraz katastrofa wisi w powietrzu.
Czyżby miało trzymać długą żółtą kartkę? Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Korea. Korea, jedziesz, Korea. Szybszy. Tak jest. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Wspaniale interweniuje bramkarz. Ależ się teraz wyciągnął. Będzie roż. Ja tak zawsze robię. Wrzuca piłkę przed bramkę. Zatrzymuje ten strzał. Nie tym razem. Muszą się bardziej postarać. Niezłe to uderzenie głową. Nie ma się czego wstydzić, ale obrona też. Uważać. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. To podanie teraz było naprawdę niedobre. No i teraz trzeba uważać. Gabriel Jesus. Świetnie, minęło. Przerwał atak rywali. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Teraz okazja na kontakt. O kurde, myślałem, że on się ruszy. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Zastosowana Korea w sytuacji strzeleckiej. Jest kontakt. Tak jest. 7-6. Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Trzeba uważać 4 minuty. Nie. I przy piłce są. To nie. No co ja mam państwu powiedzieć? Zjechał się obrony. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Połyka kolejne metry. Pięknie, jest dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Pięknie. Gol! Może to jeszcze nie koniec. Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Wam idealnie. Jeszcze będzie gorąco. Ale będzie grał na czas. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Chociaż jest piła. O Jezu. Szkoda. Będzie grał teraz, klepał, koniec, Sergio szkoda. Reguilon. Szkoda. Są teraz z piłką. Szkoda, przegrywał on koniec się meczu, proszę państwa. Mecz, naprawdę, ekipa powiem pan. Gości liczyła idealnie chyba się znaleźliście. Idealnie chyba wam wróciłem to spotkanie. No szkoda. Było fajnie do momentu. W obronie nie grał też wybornie, tak samo jak on, tylko że my nie wykorzystywaliśmy okazji. Może gdybym trafił w tej końcówce, no to mogło być lepiej. Ale tak, mecz naprawdę wyrównany, spoko mecz. Wcale jakoś zły nie jestem. Zobaczymy, jak tam moja reszta zespołu. Simeone pięknie hat-trick strzelił. Korea też hat-trick strzelił. Tutaj Lo Celso też ładnie strzelił. Gomez miał 4 asysty, więc bardzo dobrze. Zresztą jakiś bugi się zaczęły robić. Tam, że ja strzeliłem Simeona i tutaj Fredem zaliczył porażka. No jak widzicie, mi jeszcze trochę brakuje do punktów kwalifikacyjnych do Foot Champions. Nasz muszę grać w Rival City Squad Battles, ale mam nadzieję, że jeszcze tam po kilku dniach uda mi się uzbierać to. Więc zobaczymy. Więc cóż, to co, taki jeden mecz, o jeszcze zdobyłem. A może jakaś paczka jakaś będzie, nie będzie. No widzimy, tutaj jakieś zadania, jestem na 21 poziomie. A nie wiem, to jakieś zespoły. A no przecież, tam. Gdyby zespół, tak, to ja tu już wybrałem i mam tu jakieś nagrody. Wybrałem sobie chyba Kina Wierę. Chyba Wierę sobie wziąłem. I tutaj chyba jedno. Właśnie tutaj. Za to, zalicz asystę. Dobra, już jestem. Mi coś tam się wywaliło do aplikacji w tle, ale na szczęście nic się nie stało. Tak wyglądało zadania. No i co? 10 tysięcy końców, to paczki nie będę otwierał, bo nawet nie mam co. I co? No mam nadzieję, że takim składem idziemy na bitwę. Mam nadzieję, że ten skład utrzyma się, oczywiście jest ta kartka. Ale trudno. O, może tutaj wam jeszcze pokażę połowę jeszcze tych kart. Ale tutaj możemy sobie postawić innego pana, przykład Maestro Kimpembe. Oczywiście zgranie spadnie, ale można byłoby go wypróbować. No zobaczę. No już teraz oczywiście następnego meczu nie pokażę.
nie będę, czy będę robił z tego serię, no nie, no to jest po prostu bez sensu. I tak mało osób nie lubi, bardzo mało osób uświetlania z FIFA, więc to jest dla mnie bez sensu robić. Więc cóż, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w odcinku, będzie też jutro film. Przepraszam też, że... Przepraszam, że nie było wczoraj filmu, ale niestety internet miał słaby, dzisiaj przyszedł nowy, więc jest lepiej. Więc cóż, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w odcinku i siema.